Tak wygląda właśnie ta krypta z góry. Dokładnie takie same otwory. Tutaj kiedyś też był świetlik. Pokazywałem wam sztucznie, a ja zaznaczam, jesteśmy teraz na Dolnym Śląsku, jesteśmy w kompleksie Rize teraz. Nie jesteśmy gdzieś na północy, południu czy gdziekolwiek. Z góry zwróćcie uwagę, wejście wygląda w ten sposób i kończy się wyrobiskiem skalę. Osoba, która mnie tutaj właśnie naprowadziła na tym, podejdź tu bliżej. Osoba, która mnie tu naprowadziła. Sugerowała właśnie, że w tym miejscu tu znajdowało się wyrobisko prowadzące w głąb skały. Na górę jakbyśmy teraz poszli, są takie betonowe jakieś konstrukcje, no prawdopodobnie to są fundamenty po barakach, jakieś inne budowle. Nie dysponuję żadną dokumentacją tego terenu. Tylko sam fakt, że tu jest drugi świetlik od krypty. Pokaż go bliżej, tutaj podejść. Tutaj jest zakrzaczarowany. Całe szczęście, że tutaj nikt nie chodzi, bo tutaj bardzo łatwo o wypadek. I to miejsce, że znajdowała się tutaj wyrobisko w ścianie, tunel prowadzący do tak zwanej łaźni, czy miejsca, gdzie kąpano i przebierano więźniów, które znajduje się tam na samej górze. Także dotarcie do jakichkolwiek dokumentów jest absolutnie niemożliwe, tylko bazuje cały czas, powtarzam, znowuż na relacjach świadka, starego człowieka, który tu przyszedł, wskazał to miejsce. Wiem, że wiele osób będzie za chwileczkę to negowało, że to nieprawda czy głupota. Dobrze, ale te osoby opowiadają i ja się cieszę z tego, że jeszcze są takie osoby, które chcą nam tą wiedzę przekazywać, które chcą w ogóle o tym wspominać i chcą o tym rozmawiać, bo jeżeli podejdziemy do sprawy, okej, tego nie było i to jest nikomu niepotrzebne, to ta historia zginie całkowicie na zawsze.